Witajcie, drogie dziewiarki. Tym razem przyszłam do Was pomieszać, namieszać kolorami. Kolorami i dwiema włóczkami. Można powiedzieć jedną włóczką, ale ona funkcjonuje w ofercie firmy Lang jako dwie pozycje. Jedna jest jednobarwnym Pride'em, czyli Duma, a tu mamy wielokolorowe Linello. Skład mają ten sam, bardzo pyszny, bardzo letni i naprawdę wart spróbowania, ponieważ jest to bawełna, wiskoza i len. Włóczka pachnie lnem, jest lejąca jak wiskoza, no i całość trzyma w kupie w ryzach bawełna. Czegoż chcieć więcej od włóczki, którą będziemy nosić latem. I inspiracją do tego, bym ja tutaj przed Wami usiadła i porównała Wam kolory, albo powiedziała, które według mnie, bo to jest ważne, to jest słowo klucz, to będą propozycje kolorystyczne, które ja widzę. To nie znaczy, że nie można sobie miksować z innymi kolorami, bo wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, bo nie to ładne, tylko co się komu podoba. I tym, mając to na względzie, że to jest tylko i wyłącznie moja tutaj w tym momencie moje zdanie, powiem Wam, że zaczęło się od tej sukienki. Ona już była pokazywana wielokrotnie, ale ja ją tak uwielbiam i kocham tę sukienkę, że pokażę ją jeszcze raz, bo dlaczegoż by nie, gdzie linello, czyli wielokolorową włóczkę połączyłam z jednobarwną. I pamiętacie, na spotkaniu na żywo właściwie to Wy zdecydowałyście, że do tego linello ja dołączyłam ten kolor, bo ja się wahałam z tym kolorem. Pamiętacie? I właśnie dlatego tu przed Wami teraz siedzę i Wam pokazuję, jakie można by do linello wielokolorowych dołączyć jednokolorowe Pride. Skoro była mowa o tym moim kolorku, to ja tutaj sobie ten segregatorek uszykuję. To jest ten kolor. Tutaj, dół sukienki, którą Wam przed chwilką pokazałam, to jest ten kolor. To jest numer 054. Bardzo tęczowy i zwracający uwagę, przyciągający wzrok. Przywołujący też fajną pogodę, więc warto mieć to na uwadze. Więc do linello 54, już nie rozwodząc się, ja dołączyłam kolor 47, tak jak mi powiedziałyście na live'ie. Pasuje, no przyznacie, bardzo pasuje, połączenie jest takie charakterne. Oczywiście można próbować łączyć też z tym, którym ja się wahałam, numerem 46. Jest to lekka, taka delikatna lawenda. Również się ten kolorek nadaje. Według mnie można jeszcze pokusić się o kolor 92, ponieważ w linello występują takie zielonkawe nuty. Oczywiście, bo dlaczegoż by nie, można z kolorem tak zwanym szaro-beżowym, czyli numer 26. I to są według mnie pasujące do tego numeru Pride. Odkładam ten kolorek linello. Idziemy w kolorek numer 56. On jest niebiesko-musztardowo, tutaj jest lawenda w środeczku, więc jeżeli jest lawenda, to od razu się prosi, by do niego dołączyć numer 46. One wtedy wyglądają razem tak, tak wyglądają w motkach. Tutaj jest taki fioletogranat, więc jeżeli jest fioletogranat, to według mnie można zrobić takie ciemne połączenie z numerem 35, z tym granatem, ponieważ ten granat koresponduje z niebieskością, z musztardą, oczywiście tutaj z tymi nutami jak najbardziej, z tą lawendą, więc połączenie z kolorem 35 jest według mnie jak najbardziej zasadne. I oczywiście z fioletem, z tym numerem 47, jak widzicie 47, czyli ten mój kolor ze sukienki, pasuje również do linello 56. Pasują jak najbardziej, ponieważ i do jeansu, i do musztardy, zobaczcie jak ładnie ze sobą wyglądają, i do tego jasnego wrzosu w środku. Do granatu oczywiście też. Więc to są propozycje do numeru 56. Linello 56, tak zobaczcie jeszcze z daleka. To jest takie połączenie.
prawda? A tu jest granatowym. Pasuje. Lecimy dalej, bo Linello ma dużo kolorków w swojej palecie. Zobaczcie, mamy na tapecie Linello 53. Bardzo kolorowy i powiem Wam, że on mi się zawsze myli z Linello 54. One są równie piękne, przy czym numer 53 jest mniej tęczowy. Tutaj jest bardziej taki granat wchodzi. No i teraz zobaczcie. Z Linello 47 pasuje jak ulał. Z Linello 50, przepraszam, z Pride'em 46 pasuje. Z szarością, beżo szarością 26 pasuje. Popatrzmy na granat do tego 35. Również wprawdzie jest duży kontrast między nimi, ale według mnie mogłoby być. A jak się ma, ponieważ tutaj są takie nuty oliwki, jak się ma oliwka? Jeszcze mamy jasną oliwkę i ciemną oliwkę. Zobaczcie, to wygląda tak, na płasko wygląda tak, według mnie pasuje, ponieważ ta zieleń, tutaj są fragmenty takiej zieleni i to jest numer Pride 91. To jest takie zestawienie, a zobaczcie z tym ciemniejszym. Według mnie również mogłoby być, ponieważ tutaj występują, one ze sobą bardzo pasują te niteczki. A jeszcze zobaczmy, bo taki jest ciemny i taki jeszcze nigdzie go nie użyłam. Pride 99, takie khaki. No i tak, khaki pasuje z żółtym, z pomarańczowym, z różowym też według mnie. I tutaj najbardziej z tą sekcją pasuje kolorów. Czy się nadaje? Według mnie tak. 99 to ciemne khaki nadaje się do Linello numer 53. A zobaczmy jeszcze taki beż. Bo szary i beżowy to według mnie mógłby pasować wszędzie. Ale uważam, że są doskonalsze połączenia niż z numerem 39. Jakoś ja nie widzę tego kolorku użytego z tym. Chociaż to nic nie znaczy, po prostu uważam, że są ładniejsze połączenia. Linello 53 zostało omówione. Idziemy dalej. To jest kolor bardzo popularny, numer 25. On jest taki trudny do określenia, ponieważ on jest niby granatowy. Trochę tutaj mamy oliwki, trochę mamy takiej lawendy pod koniec kwitnienia, tak to bym nazwała. I do tego koloru co by tu dołączyć, prawda? No tak, pierwsza moja myśl, to są spokojne kolory. Zobaczcie, one wyglądają tak. Więc pierwsza moja myśl, on jest mroczny. No, Linello 25 jest takie mrocznawe. Ja bym do niego dołączyła kolor 26, czyli ten szarobeż. One ze sobą, ten szarobeż nada tło tej mroczności. Ale skoro tutaj jest taka mocno dojrzała lawenda, to może by było fajnie i to by rozjaśniło Pride numer 46. Zobaczcie, to wygląda tak. Tak wygląda w ten sposób, bo to też zawsze inaczej spostrzegamy motek, patrząc na niego w ten sposób, a inaczej na płasko. Prawda? Pasowałoby. No dobrze, jak tu są granaty, to czy granatowy by do niego pasował? Ja uważam, że to byłoby za ciemne. No i ja bym tak nie połączyła, ale wiem, że były takie pytania, czy Pride 35 pasuje do Linello 25. Dla mnie jest to za ciemne i za granatowe. Czyli ja bym jednak się poruszała w tym kierunku lub w tym kierunku do tego, ale skoro tu są nitki oliwki, to popatrzmy, jak się ma oliwka. I oliwka... Ta jasna oliwka, numer 91, Pride 91, według mnie bardzo rozjaśnia całość, bardzo. Nadaje świeżości temu, ale popatrzmy na ten średni kolorek oliwki, czyli 92. I on według mnie pasuje lepiej do tego mrocznego. Tam to rozjaśniało, być może zbyt bardzo. A tutaj mamy Linello 25 i Pride 92 i one ze sobą współgrają. Tak wygląda to z góry, a tak wygląda na płasko. Według mnie wygląda... zachęcająco, bardzo fajnie. Jeszcze tak popatrzę, rzucę okiem, czy jeszcze jakiś by się kolorek do tego nadał? Nie, według mnie nie. Ten ciemny 99 wszystko by przyciemnił. Ten jest za jasny, ale można, zobaczcie, ktoś by pragnął połączyć w ten sposób, czyli jasny
tutaj mamy ten, albo można jeszcze tak połączyć. O, słuchajcie. Pride jasny 91, 92 i to linello 25. I to by wyglądało tak. Według mnie bardzo fajnie, ponieważ wtedy się ta oliwka się tonuje, a tutaj wchodzi ta najciemniejsza. No to takie mam w zakresie numeru 25 propozycje dla Was. Linello numer 09. Beżo-różowości, tak bym to określiła, że to taki jest kolorek. No i skoro to są beżo-różowości, to tak patrzę, co by tutaj do tego dołączyć. No nie fiolety. Można by, ponieważ tutaj są pewne takie frakcje tej lawendy, można by popatrzeć na 46. Można by. Popatrzmy na beż. Skoro to są beżo-różowości, to według mnie, zobaczcie, to wszystko będzie spokojne, bo i same linello jest takie spokojne, ten numer 09. Z Pride'em 39 wyglądają tak. Wygląda spokojnie, to przyciemnia i daje takiej ramy tym pastelowym kolorkom z wewnątrz tego motka. A zobaczmy, jak by wyglądało z tym. Skoro to jest takie różowawe, beżowo-różowe, to według mnie można by popatrzeć na Pride 27. To wygląda z góry tak. Tak, zobaczcie, tutaj są te różowe nutki, takie różowe nutki korespondujące z taką krewetką, krewetka tego Pride'a numer 27. Chociaż według mnie ten kolorek najfajniej wygląda z tym beżem. I już, tu się nic nie wymyśli. Jeszcze popatrzmy na biały. Z białym wyglądałoby tak. Czy bym go tak połączyła? Powiem Wam, że raczej nie. Raczej bym w ten beż poszła, czyli była konsekwentna kolorystycznie, czyli żeby wszystko było beżowe. Takie beżowo-różowawe, spokojne, do białych lnianych spodni, taki ciuszek udziergany z takich motasków. Czyli linello 09 nie ma zbyt wielu. Jeszcze popatrzmy na ciemną oliwkę. Co ta ciemna oliwka z tym by zrobiła, z całością odbioru? No to byłoby tak. Czy pasuje? Ten kolorek do tego jak najbardziej pasuje. Ale jeszcze mi przyszła pewna myśl do głowy. Już ją wprowadzam w życie. Jak wygląda z oliwką? No powiem Wam, no też mogłoby być. O tak, zobaczcie. I ta oliwka nadałaby, ale jednak w tym kolorze 09 ja byłabym konsekwentna, by całość była raczej beżowa niż mieszanie z innymi kolorami. Tak mi się wydaje, że to jest... Jeżeli już, to z tym kolorem, z Pride'em 92. Chociaż według mnie najbardziej kolor beżowy, a jeszcze mamy kolor szary. Z szarym wygląda tak. Według mnie nie. Z beżem jakoś to najbardziej widzę. Odkładam Pride'a, linello idzie na swoją, mój segregatorek już się... Może teraz pójdźmy w zielenie. O, piękny kolor linello, numer 17. Tutaj są takie smaczki w środku motka, ich nie widać na zewnątrz, ale jak się patrzy do środka, to jest taki bardzo żywo zielony. No i tak, i cóż by do tego linello? No aż samo się prosi, prawda, jeżeli na przykład dół tuniki, bluzeczki, sukienki chciałobyśmy mieć z tego koloru, to popatrzeć na zielenie. Pasuje? Bardzo pasuje. Pride 92 bardzo pasuje do tego linello. Tworzą taką zieloność kompletną, o tak można by to powiedzieć. Następnie Pride numer 99 wygląda tak. Według mnie tamto wyglądało lepiej. Tutaj byłoby ciemniej na górze. Nadałoby takiej mroczności całej dzianinie. A ten najjaśniejszy wygląda tak. Najjaśniejszy, czyli Pride 91. Czy pasuje? Według mnie pasuje, ponieważ tutaj są takie jasne fragmenciki. I też można by było zrobić sobie dół z tego linello 17, a górę z Pride 91. Jeszcze Wam pokażę tak, o, w ten sposób, zobaczcie. To już by była w ogóle zieloność na maksa. Zielono-oliwka na maksa, o tak. Jasny, czyli 91, 92,
i Linello numer 17. Tak to wygląda. Tak wygląda z daleka, jak to się prezentuje. O tak, zobaczcie, fajnie. Aż chce się wrzucić na druty. Można by sobie komponować, ponieważ na taką sukienkę potrzebne są dwa Linello, no i dwa motki włóczki Pride. Można by sobie jeden motek w jednym kolorze, drugi w drugim i pomiksować gdzieś tam w czymś. No, fantazja naprawdę nie ma granic i wszystko to jest tylko kwestia naszego czasu i jak to widzimy. Odkładam Linello 17. Tutaj mam na tapecie numer 010. Tak wygląda moteczek. Popatrzcie, o tak. I Linello 010 to jest jeden z kolorów, którego jeszcze nie przerobiłam, a który bardzo chcę przerobić. Ja z tego chciałabym sobie zrobić chustę od rogów według Danusi, tak jak Danusia robiła takie chusty lniane, gdzie używa i teraz właściwie to taka zaraza panuje z tymi chustami od rogu, ponieważ to trzeba mieć jedno linello i po jednym motku innego lnu, czyli na przykład fresza, na przykład kralino albo jakiejkolwiek innej lnianej włóczki. Która może być Sorrento, która jest lniana po części, albo Pride'a, gdzie tworzymy sobie kompozycję i tworzy się to od rogu i się możemy pięknie omotać gdzieś latem, wiosną, podczas wakacji. No i tak, i co pasuje do tego? No to tak, powiem Wam, że według mnie pasuje Pride numer 47. Wygląda to tak. Tutaj są fiolety w środku, więc możemy nawiązać do tych fioletów. Tutaj też jest fuksja, która też pasuje do fioletowego. Jeżeli mówimy o kolorze 10, no to jeżeli pasuje 47, to i 46 da radę, ponieważ do tych fioletów ta jasna lawenda nam nawiąże. No i tak, i co dalej, prawda? Te dwa kolory na pewno, 46, 47, czy pasuje granatowy? No powiem Wam, że według mnie nie, że to wszystko będzie, wprawdzie tutaj są te niebieskie nutki, ale to wszystko będzie za ciemne i takie dołujące. Jeszcze można by pójść w kierunku koloru 26. Ponieważ ten kolor jest szaro, taki beżowy i to nawiązuje tutaj do tych nut takiego bakłażana, do jeansu, do turkusu, do fuksji, do fioletu, który jest w środku. To mogłoby być. Najbardziej według mnie te dwa motki, te dwa kolory pasują do Linello 10. Odkładam Linello 10, mam teraz na tapecie Linello 52. Taka jest kolorystyka. Jest oliwkowo, różowo taka beżowa i aż się prosi, by do niego dorzucić, nawiązując do tych jasnych tutaj nut różowawych, krewetkę numer 27. Oliwka, turkusik, błękit, pasuje. Według mnie połączenie, bo ten kolorek jest bardzo spokojny, to Linello 52 jest bardzo spokojny, a tą krewetką tak można podkręcić kolorystykę tego. No skoro tutaj mamy oliwki wszelakie, to popatrzmy, jak się mają oliwki do tego. Czyli kolor 92 mogłoby być, chociaż ja bym bardziej z krewetką to widziała, i kolor 91. I według mnie kolor 91 do Linello 52, patrząc na nie na żywo, w ten sposób pasuje bardziej, niż patrząc właśnie na kolor 92. Jeszcze ten bardzo ciemny, czy pasowałby? Wygląda to tak. Ja bym powiedziała, że raczej nie. Z kolorem 99, no można by próbować, ale według mnie z tym i z krewetką wygląda lepiej. Takie jest moje zdanie. Odkładam kolor numer 52. Idziemy dalej. No to teraz na tapetę idzie kolor 15. Do koloru numer 15, zaraz Wam pokażę, co pasuje najbardziej. Do koloru 15, który ma oliwkę, żółty, beżowy, to dołączymy na pewno coś z oliwek. Zobaczcie, ten kolor najciemniejszy. One wyglądają tak. I według mnie one by się
uroda jednego uzupełniłaby urodę drugiego, czyli tutaj mamy ciemne tło, które nadałoby właśnie takie ramy dla tych żółtych nut pomarańczowych i nawiązując oliwką do tego koloru. To jest Pride numer 99. Tutaj mamy 92. Wygląda tak. Też mogłoby być. A z jasnym? Z jasnym według mnie nie. Więc albo ten, albo ten. To są moje propozycje. Dolinello numer 115. Jeszcze popatrzę na szary. Również mogłoby być 26, choć według mnie z oliwkami wygląda lepiej. Odkładam Linello 115. Zostały mi jeszcze 3 kolory do omówienia. Kolor bardzo popularny i wiem, że kochacie go miłością wielką. Numer 55. Linello numer 55. On ma w sobie jesień. Ja patrząc na niego widzę taką jesień, wrzesień, październik, kiedy już te liście spadają z drzew i są jeszcze kolorowe. To jest numer 55. I tak, i co do niego można by dorzucić? No zobaczcie, aż się prosi. Tutaj będzie ciemne, ale te żółte frakcje, które są nie są spokojne, rozjaśnią całość. I ten Pride numer 99, no tak myślę, by się razem by się dogadały w dzielninie. Popatrzmy na oliwkę, na numer koloru 92. Też mogłoby być. Czy jasny? Według mnie nie. Jasny według mnie nie pasuje do takiego odbioru dzielniny. Beżowy numer 39. Tak wyglądają w motkach. Według mnie tutaj ten beż do tych rudości by pasował. Mogłoby być. Czy jeszcze jakiś, ja tu widzę, a zobaczmy na czerwony. Nie, czerwony nie pasuje tutaj do tego towarzycha. Według mnie ten i ten najbardziej. 99 Pride i 92. A tutaj mamy Linello 55. To jest kolorek omówiony. Czerwoności, różowości, czyli Linello 65. No skoro tutaj mamy 65, popatrzmy, jak się ma do tego ta krewetka numer 27. One wyglądają razem tak. I według mnie, powiem Wam, no tak, wprawdzie tutaj jest ta 27, ma takie fragmenty, które by pasowały. Popatrzmy na czerwony, bo czerwony nie miał dotychczas szczęścia. Wygląda tak. Powiem Wam, że jednak bym chyba nie łączyła z czerwonym. Popatrzmy na beżowy. Z beżowym numer 39 wygląda tak. Z krewetką wygląda tak. No, jakoś powiem, że jest to kolor, który... O, według mnie, jeżeli już idziemy w dołączanie do niego do 65 jakiegokolwiek koloru, to według mnie ten szarobeż 26, ponieważ te różowo-czerwone nuty do żadnego mi tam nie pasują, tak wiecie, jeden do jednego popatrzę i wiem, to nie, to tak nie ma takiego połączenia. Popatrzmy jeszcze z białym. Z białym wygląda tak. Też ja tego nie widzę w tym połączeniu, takim właśnie Linello i Pride. Chodziłoby mi właśnie o pokazanie urody kolorystyki Linello, nie zabijając tym towarzystwem, nie odbierając uwagi. Więc ten numer 26 według mnie nie zabrałby uwagi, choć uważam, że to jest 65, jest kolorem, do którego najmniej pasuje. I jeszcze tutaj patrząc na lawendę, która tu występuje, czy pasuje z lawendą? Powiem, że tak, nie pasuje. 65 jest po prostu takim kolorem, który powinien, jeżeli chcemy dołączyć, to numer 26, ale według mnie jest to kolor do występowania samodzielnie. W Pride nie ma takiego, który mi się by tak podobał, że powiem Wam, że według mnie to się podoba. To nie ma ten. Ostatni kolorek, o taki, numer 15. Również tutaj mamy rudości, bakłażana i brązy. I co tutaj do niego? No zobaczcie, beżyk jak nic, numer 39, przepraszam. 39 do niego pięknie współgra, jakoś się tak uzupełniają.
Do tego, co tu jeszcze możemy dołączyć, popatrzmy na szarości, według mnie nie, popatrzmy na krewetkę, bo tutaj w tym bakłażanie występują takie nuty, które według mnie z tą krewetą byłoby fajnie, ponieważ tutaj, o zobaczcie, do środeczka motka i z tym by pasowało. Jeżeli chcemy podkręcić kolorystykę Linello 15, to można by popatrzeć na Pride numer 27, choć ja uważam, że najbardziej pasuje po prostu z kolorem beżowym. I moją ideą dzisiejszego programu było pomiksowanie Wam kolorów na ekranie, co do czego by pasowało, bo włóczka jest warta grzechu, warta spróbowania i każda dziewiarka, która już spróbowała, potwierdzi, że wciąga, niestety Linello wciąga i mając topik chce się mieć tunikę, a mając tunikę chce się mieć sukienkę i tak dalej, i tak dalej. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, zostawcie nam komentarze, które z którym kolorkiem byście połączyły, bo jak zaznaczyłam na początku, to jest tylko i wyłącznie moja wizja dzieniny, która w tym momencie na ekranie Wam połączyłam. To nie znaczy, że nie można sobie miksować innego z innym. I zapraszam Was do komentowania, do tego, by być z nami, z e-dziewiarką. Inspirujemy, mam nadzieję. Do zobaczenia. Pa, pa.